edycji. Za chwileczkę rozpoczniemy drugą turę eliminacji. Ja tylko przypomnę, że to już piąty raz się z Wami spotykamy. W tym roku ogólnopolsko się z Wami spotykamy w ogólnopolskim konkursie piosenki żydowskiej. Piosenka Może czas pokonać w imieniu Leopolda Kozłowskiego Klejmana. Witam Was bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, a tymi organizatorami są Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP Filia w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu imieniem Stanisława Staszica. Dzisiaj również bardzo serdecznie witamy nasze jury w składzie. Przewodniczący jury, solista Teatru Wielkiego w Poznaniu, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, pan Jaromir Trapankowski. Pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Poznaniu, założycielka, dyrygentka i kierownik artystyczny chóru Kolegium Kantorum, pani Małgorzata Kwaśnik-Mielewska. Pianista, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, pan Michał Karasiewicz. I przedstawiciel Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu, pan Sebastian Samol. Zapraszamy do eliminacji. Pierwszą osobę, którą poprosimy, Wiktoria Holka, wykona pieśń o Betlechem, tekst Roman Kołakowski, muzyka tradycyjna. Wiktoria przyjechała z Budzynia, z Gminnego Ośrodka Kultury. Opiekunem jest pani Krystyna Świniarska.